Dzień dobry moi mili. Słuchajcie, dzisiaj mamy kolejny tygodniowy film w tygodniu, w którym będę przedstawiał zapowiedzi tego, co będzie i testował różne sprzęty, ustawienia, jak będę miał i ogólnie pogaduszki przed weekendowym filmem, nie? Dobra, słuchajcie, zatem ekran początkowy, czyli logo, troszkę muzyczki i lecimy z tym, nie? Dobrze. Dobra, moi mili, słuchajcie, jak już zauważyliście, jest szeroko, nie? Jest szeroko, dlatego gdyż, moi drodzy, zakupiłem sobie, no ale drogo, w naszym serwisie za 30 parę złotych, nie wiem, tu wam się wyświetli cena, mocowanie do statywowe też jest i mocowanie na gimbal, słuchajcie, zwykłe taki mocowanie tak jak do GoPro jest, tak? I to jest mocowanie do Osmo Pocket Mobile, znaczy DJI Osmo Pocket, tak? Czyli ta pierwsza, najstarsza wersja gimbala z kamerą, którym teraz właśnie nagrywam. I mogę przez to mocowanie, moi drodzy, oddalić troszkę się od kamerę od siebie i uzyskać szeroki kąt. Poza tym, zobaczcie, można uzyskać taki efekt, gdzie po prostu sobie idę, a wy dalej patrzycie, gdzie ja idę i co nagrywam, nie? Dobra, wracam do was, ale przyświeciło. Dobrze. Drugi temat, bo te filmy będą krótkie, słuchajcie, mam zamiar takie krótkie zrobić te filmy. Drugi temat, który chcę wam przedstawić, to zarys mniej więcej sobotniego filmu, żeby was zainteresować tym, co będzie. Zawsze w sobotę wrzucam koło 10 filmy i niech tak sobie zostanie, nie? Dobrze, moi mili, w sobotę, chociaż widzicie, że teraz idę sobie lasem, bo jestem na spacerze z psem, ale w sobotę, moi mili, będzie płasko. Będzie płasko, ale będzie woda. To już mogę wam powiedzieć. Będzie płasko, będzie woda. Co więcej, szczegóły mogę wam zdradzić. Będzie latanie dronem, bo była bardzo ładna pogoda. No i opiszę wam nowy zakup, który dokonałem tak w skrócie, bo ten film dzięki nim w zasadzie powstał, tej firmie, ale o tym dowiecie się na filmie. I teraz idąc dalej, moi drodzy. Kurczę, fajnie tu jest. Wieje jak cholera, dlatego dzisiaj założyłem sobie własnego kotka. To też uprzedzając sobotni film. Chyba już wiecie, o czym będzie mowa. Dobra, nie przedłużając sobie, mają być krótkie filmiki. Jutro wyjeżdżamy z rodzinką, słuchajcie, nad morze. Tak, do Jantaru. Bardziej rodzinka chce szukać bursztyny, a przy okazji można porobić bardzo fajne kadry, jeśli chodzi o krajobraz. Zatem następne chyba 3 tygodnie, jak się uda, to będą kadry z nadmorza. Coś fajnego, już nie mogę się doczekać. Słuchajcie, patrzyłem na prognozę pogody, ma być idealna do krajobrazu, czyli mają być delikatne chmurki, czyli wschody słońca, zachody słońca. Szkoda, że te chmurki cały czas będą z tego względu, że no chciałbym też zrobić drogę mleczną, bo teraz jest najlepszy okres do tego. Księżyc w Nowiu, droga mleczna o 3 w nocy wystaje bardzo wysoko nad horyzont. Zobaczymy, jak będzie. A za Jantarem na mapie Light Pollution jest bardzo fajny, ciemny spot, w którym jest idealne miejsce do robienia właśnie drogi mlecznej, zdjęć. Zobaczymy, jak będzie. Mam nadzieję, że może chmurki przez chwilę znikną koło 3 w nocy i uda się zrobić piękne kadry naszej drogi, naszej galaktyki, w której my na obrzeżach żyjemy. Dobrze, to by było na tyle. Słuchajcie, życzcie mi dobrych kadrów, dobrej pogody i do zobaczenia w sobotę na pierwszym filmie, ale to jeszcze będzie z płaskiego terenu tutaj koło na Kujawach i Pomorzu, a następne filmy już będą z nadmorza. Oczywiście będę opowiadał o nich w połowie tygodnia gdzieś tak. Środa, czwartek będę wrzucał takie krótkie, 6-7 minutowe filmiki z krótką pogaduszką.
na temat tego, co będzie w weekend. Także, moi drodzy, zobaczcie, jak tu pięknie jest. No cudownie. Cudownie, moi drodzy. Zatem do zobaczenia w sobotę na filmie. Przepraszam, ale jestem po obiedzie, idę na spacerek z pieskiem. I na kolejnych krótkich filmach i shortach, które codziennie staram się wrzucać. Dobrze. Do zobaczenia, moi mili. Hej.